Małgorzata Rogatty. Dobry wieczór. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. 24 785 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce i 1439 w regionie. To dane, które przekazało dziś Ministerstwo Zdrowia. Jako kraj jesteśmy o krok od całkowitego lockdownu. Zdaniem ekspertów dzienna liczba nowych zachorowań powoli się stabilizuje, ale to nie oznacza jeszcze sukcesu. Koronawirus wciąż stanowi śmiertelne zagrożenie. Od tej chwili niebawem minie 8 miesięcy. COVID-19 can be characterized as a pandemic. 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii COVID-19. Choroba spowodowana nowym koronawirusem od tego czasu przyczyniła się do śmierci około 1 250 000 osób. Liczba pacjentów, u których potwierdzono infekcję wirusem SARS-CoV-2, w niedzielę przekroczyła na świecie 50 milionów. Choroba czyni w ludzkim organizmie ogromne spustoszenie, przede wszystkim niszcząc płuca. To nie są tylko i wyłącznie powikłania płucne. W przebiegu z COVID-u może też dojść i do zawału mięśnia sercowego, może być do zapalenia mięśnia sercowego. Są opisywane powikłania neurologiczne. Proszę zobaczyć, my często mówimy o tym, że ktoś stracił węch czy smak. A to już jest objaw zajęcia układu nerwowego. Część pacjentów zakażenie koronawirusem przechodzi bezobjawowo i oni mogą mówić o dużym szczęściu. Pozostali walczą z uciążliwymi objawami, między innymi z wysoką gorączką, dusznościami i osłabieniem. Koronawirus jest wysoce zakaźny, dlatego zewsząd płyną apele o ostrożność i rozsądek. Przede wszystkim od tych, którzy na własnej skórze przekonali się, co to znaczy się z nim mierzyć. Samotność dobije cię z boku. Choć masz przyjaciół, rodzinę, nikt cię nie wyrwie z rynsztoku ani na jedną godzinę. Tylko minionej doby 1439 mieszkańców regionu otrzymało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Najwięcej w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim. W sumie prawie 400 osób. W Toruniu przybyło blisko 200 chorych pacjentów. Przykre wieści płyną ze szpitali w regionie. W Bydgoszczy, Grudziądzu, Radziejowie i Brodnicy. Walkę z COVID-19 przegrało 6 osób. Najmłodszy z nich miał zaledwie 28 lat. Do tej pory w województwie zachorowało ponad 33 600 osób. Zmarły 224. Urząd Wojewódzki informuje, że ponad połowa łóżek szpitalnych dla pacjentów z koronawirusem jest zajęta. Do dyspozycji lekarzy pozostaje 78 respiratorów. Ale taki sprzęt to ostateczność. Kiedy trudno nam jest uzyskać odpowiednią saturację pomimo naszych technik nieinwazyjnych, a stan kliniczny pacjenta się pogarsza, czyli spada ciśnienie i pacjent jest niestabilny, wtedy takiego pacjenta przekazujemy na oddział intensywnej terapii. Ostatecznością jest także wprowadzenie całkowitego lockdownu, czyli tak zwanej narodowej kwarantanny. Obowiązujące od soboty nowe obostrzenia mają zahamować przyrost zakażeń. Według ekspertów na efekty tych ograniczeń trzeba jednak poczekać 2-3 tygodnie. Bydgoszcz, Jagoda Rogatty. Mniej wiernych w kościołach to wynik obowiązujących obostrzeń, które przewidują, że na 15 metrów kwadratowych w świątyni może przypadać tylko jedna osoba. Dlatego duchowni zachęcają do udziału w liturgiach za pośrednictwem mediów. Kolejne zmiany już jutro. Do nauki zdalnej wracają uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Jedni przed, inni w kościele, za to wszyscy w maseczkach i jeszcze większym niż zwykle dystansie. Jestem w dobrej kondycji, nie obawiam się jakkolwiek z pełną ostrożnością. Choć wiernych w samym budynku kościoła jest mniej, to potrzeba modlitwy jest duża, a intencji wiele. Przede wszystkim o zdrowie i przetrwanie tego koronawirusa, żeby się skończyło jak najszybciej. Na przykład za dusze zmarłych teraz, pomodlić się, przyjść samemu za siebie też. Od 7 listopada na jedną osobę w kościele musi przypadać co najmniej 15 metrów kwadratowych powierzchni. W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań biskup diecezji toruńskiej udzielił dyspensy ogólnej od uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych. Duchowni zachęcają także do udziału w liturgiach za pośrednictwem mediów. W tej chwili właśnie poprzez internet docieramy do sporej grupy naszych parafian. Patrzymy na te określenia i liczniki. To jest nawet kilkaset osób na każdej mszy świętej. Kto chciałby podyktować głośno?
Od poniedziałku przed ekranami komputerów na pewno za to zameldują się uczniowie klas 1-3, którzy wracają do nauczania zdalnego i dołączą tym samym do swoich starszych kolegów i koleżanek z klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych. W tej chwili, po tym czasie, jaki został nauczycielom dany od 1 września, wielu nauczycieli wykorzystało ten czas, wielu uczestniczyło w różnego rodzaju szkoleniach, dzięki którym poszerzyli swoją wiedzę, rozwinęli swoje umiejętności korzystania z różnego rodzaju metod medialnych. I myślę, że dzięki temu teraz też o wiele lepiej te zajęcia będą prowadzić. Każdy nauczyciel będzie miał także możliwość otrzymania wsparcia finansowego na zakup niezbędnego sprzętu do nauki zdalnej. Dla dzieci medyków i służb mundurowych ma być zapewniona możliwość opieki nad dziećmi w szkołach. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. W Barcinie trwa referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miejskiej. Lokale otwarte są od godziny 7 i tak jak podczas wyborów, mieszkańcy Barcina swoje głosy oddawać mogą do godziny 21. Niedzielne referendum to inicjatywa mieszkańców, którzy są niezadowoleni z polityki prowadzonej przez burmistrza Michała Pęziaka i Rady Miasta. Barcinianie sprzeciwiają się podnoszeniu podatków, rosnącemu zadłużeniu gminy oraz planom likwidacji szkół na Barcińskiej Starówce i w Mamliczu. Burmistrz uważa, że zarzuty są bezpodstawne. Namawiał, by w referendum nie brać udziału. Do głosowania uprawnionych jest 11 tysięcy wyborców. By było ważne, swój głos musi oddać co najmniej 3600 mieszkańców gminy. Gdy decydujemy się na pomoc, to jest to zobowiązanie aż do osiągnięcia pełnego sukcesu. Dlatego w zbliżeniach po raz kolejny apelujemy o pomoc dla Celinki z Szubina, chorej na rdzeniowy zanik mięśni. Czas ucieka, a na leczenie terapią genową brakuje niemal 6 milionów złotych. Taki wysiłek jest możliwy. Sukcesem zakończyła się na przykład zbiórka pieniędzy dla 10-letniego Mateusza Oźminy z Przysieka. Jego walka o zdrowie i normalne życie trwa. Aby mogło bić serce małej Celinki, potrzeba horrendalnej sumy ponad 9 milionów złotych. Dziewczynka choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Jej jedynym ratunkiem jest terapia genowa wyceniona na taką kwotę. Jest mi tak przykro jako matce, że nie mogę pomóc własnemu dziecku. No niestety zrobiłabym dla niej wszystko, ale to jest nadal za mało. Mało jest też czasu, by pomóc Celince, a w przypadku terapii genowej jest on kluczowy. Im wcześniej będzie ona zastosowana, tym lepsze może dać efekty. Czas w sumie jest wyznacznikiem tutaj wszystkiego. Celinka ma już ponad 8 kg, podanie terapii genowej jest do 13,5 kg, z tym, że im cięższe dziecko, tym można się spodziewać po prostu mniejszych rezultatów po podaniu leków. Rodzice dziewczynki wciąż apelują o wsparcie, które może Celince uratować życie. W tej chwili jest ciężko, jak gdyby mamy czas epidemii, także błagamy o pomoc dla naszego dziecka Celinki. A pomóc Celince może każdy. Wystarczy m.in. wejść na stronę siepomaga.pl i wesprzeć zbiórkę dowolną kwotą. Z kolei sukcesem zakończyła się zbiórka na leczenie 10-letniego Mateusza z Przysieka. Chłopiec, u którego zdiagnozowano guza mózgu, od kilku miesięcy walczy o życie w amerykańskiej klinice. Rodzice kilka dni temu apelowali o wsparcie i pomoc. Teraz poinformowali, że osiągnęli wyznaczoną kwotę. Nie oznacza to jednak, że leczenie się skończyło. Jak napisała mama Mateusza, walka trwa nadal. Karolina Kania, TVP3 Bydgoszcz. Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze pamiętają o lokalnych bohaterach. W Bydgoszczy, Toruniu i w Grudziądzu złożyli w miejscach pamięci kwiaty. Chryzantemy przekazał Urząd Marszałkowski, który odkupił kwiaty od lokalnych przedsiębiorców dotkniętych obostrzeniami wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa. Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego i z polecenia Ministra Obrony Narodowej, mając na celu wsparcie małych przedsiębiorców, kwiaty, które nie zostały wykorzystane podczas przygotowań do Dnia Wszystkich Świętych, zostały złożone na grobach, którymi opiekuje się 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Dołączyliśmy do akcji wspierania i pamięci o pomordowanych w Fordonie. Jesteśmy w Bydgoskiej Dolinie Śmierci. Jest to dla nas takie miejsce, szczególne miejsce pamięci. Co roku dbamy o nie, w tym roku było troszeczkę inaczej. W związku z tym przez
okres od października do listopada. Składamy tutaj zawsze co roku znicze z różnami, a w tym roku włączyliśmy się w akcję i jesteśmy, żeby złożyć kwiaty, które przekazał Urząd Marszałkowski. Wpadliśmy na pomysł, by w przeddzień święta 11 listopada złożyć te kwiaty w miejscach pamięci narodowej obecnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Obostrzenia związane z epidemią ograniczają naszą zwykłą aktywność i zawodową, i społeczną. Może więc dobry czas na sprzątanie. Uprzątnięciu terenów leśnych i ograniczaniu powstawaniu dzikich wysypisk nie ustają społecznicy. Tym razem Marcin Sikora z Fundacji Zielone Jutro wraz z przedstawicielami Wyższej Szkoły Gospodarki pozbierał śmieci na bydgoskich kapuściskach. Akcja została przeprowadzona m.in. wspólnie z Urzędem Miasta Bydgoszczy w ramach działania Czysta Bydgoszcz – Podejmij wyzwanie. Wszystko to oczywiście w reżimie sanitarnym. To jest niesamowita akcja, bo jest nas mnóstwo, ale też jest mnóstwo śmieci do zbierania. I uważam, że takie akcje są niesamowite, niezwykle ważne. Ważne jest to, żeby edukować i pokazywać, że wyrzucanie tapczanów czy telewizorów do lasu jest czymś naprawdę bezsensownym, złym. I my jesteśmy tutaj po to, żeby te wszystkie śmieci zebrać i pokazać, że się da, że można. I tyle. Spacerujemy na świeżym powietrzu, dbamy o nasze zdrowie, a przy okazji dbamy też o środowisko. Wspólnie z Urzędem Miasta Bydgoszczy pod hasłem Czysta Bydgoszcz podejmij wyzwanie sprzątamy tereny miejskie w Bydgoszczy. W tym roku, to już jest nasza około 20 akcja, sprzątamy w Bydgoszczy na różnych osiedlach, między innymi Miedzień, Błonie, Szyderowo, Kapuściska chociażby, a także okoliczne miejscowości, m.in. Piecki, Murowaniec, Białe Bota. Zachęcamy każdego do udziału w naszych akcjach. Szczegóły odnośnie terminów i miejsc na profilu facebookowym Fundacji Zielone Jutro. Mszą świętą w katedrze bydgoskiej sprawowaną przez księdza biskupa Jana Terawę zainaugurowany został wczoraj wieczorem 39. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. W tym roku jego wydarzenia podkreślają przede wszystkim rolę rodziny w życiu człowieka i narodu oraz setną rocznicę urodzin Jana Pawła II i setną rocznicę odzyskania przez Bydgoszcz niepodległości. Odprawiający mszę ordynariusz diecezji bydgoskiej nawiązał w swoim kazaniu do znaczenia kultury chrześcijańskiej dla człowieka, podkreślając, że jest to kultura, u podłoża której znajduje się Bóg, wiara, nadzieja, miłość, sumienie, ale też cierpienie i krzyż. W tym roku mottem tygodnia stały się słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego – rodzina Bogiem silna, mocą swojego narodu. Rodzina jest najważniejszą komórką społeczną w Kościele i w narodzie. Bez niej nie byłoby narodu, a na pewno nie funkcjonowałby dobrze. Tradycją stało się już wręczanie w katedrze medali za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską. W tym roku kapituła pośmiertnie przyznała medal Piotrowi Treli, śpiewakowi, przewodniczącemu Klubu Środowisk Twórczych oraz historykowi sztuki Hannie Strychalskiej. Zważywszy na czas, w którym go otrzymuję, wydaje mi się też pewnego rodzaju naznaczeniem i zobowiązaniem. Częścią uroczystości były też arcydzieła muzyki dawnej, wykonywane przez śpiewaka i muzykologa Wojciecha Pospiecha, któremu towarzyszyła organistka Marzena Buchwald. Kiedy jesteśmy wszyscy wystraszeni tą pandemią i słusznie, potrzeba nam ciepła, radości i właśnie ten tydzień kultury chrześcijańskiej ma nas pokrzepić. Inauguracja Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej ma każdego roku wyjątkową oprawę, między innymi ze względu na miejsce, jakim jest najstarsza świątynia, czyli gotycka katedra z niezwykłym barokowym wnętrzem. Bydgoszcz, Urszula Guźlecka. O wydarzeniach sportowych opowie teraz Maciej Pieszczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W grupie drugiej piłkarskiej trzeciej ligi pomorzanin Toruń pokonał Gryfa Wejherowo 3-0. Z kolei w Ekstralidze Kobiet Sportis KKP Bydgoszcz podejmował Czarnych Sosnowiec.
O tym spotkaniu piłkarki Sportisu KKP będą chciały jak najszybciej zapomnieć. Już w drugiej minucie zamieszanie w polu karnym wykorzystała Liliana Kostowa i było 1-0 dla czarnych. Do końca meczu przyjezdne do siatki gospodyń trafiły jeszcze 8-krotnie. Po tym spotkaniu bydgoszczanki plasują się na 8. miejscu w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Liderem są czarni z kompletem 30 oczek. Więcej sportu po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. Wzmacnia odporność, dodaje energii i gwarantuje doskonałą zabawę. Korzyści płynące z zimnych kąpieli jest wiele, dlatego toruńskie morsy po raz kolejny spotkały się na plaży w Zalesiu, żeby wspólnie zanurzyć się w jeziorze. Ja córkę namówiłem, ma 8 lat i morsuje ze mną już drugi rok i naprawdę no nie wiemy, czy to jest choroba. No. Ważna jest dobra rozgrzewka i musi organizm być dobrze rozgrzany. Wtedy czuje się, że można wejść do tej wody, że jest ciepło i w ogóle, nie? Budujemy w ten sposób naturalną odporność. Powiem szczerze, nie pamiętam już, co to jest zwykłe jakieś tam przeziębienie czy jakaś tam inna choroba. Jest to naturalny sposób właśnie na wzmocnienie odporności. Mniej chorujemy, więc to na pewno. No i pomaga też na ciało, nie? No nie ukrywajmy. Celulitysu można się pozbyć, poprawia krążenie, więc naprawdę są same plusy. Kończymy nasz serwis. Za kilka minut program W oku kamery, a w nim wspomnienie Marianny Popiełuszko, honorowej obywatelki województwa kujawsko-pomorskiego. W setną rocznicę jej urodzin w Górsku odbyła się uroczysta msza święta. Teraz to wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21:30. Zapraszam. Do zobaczenia.